Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. O centralny port komunikacyjny zapytali Pana już chyba wszyscy, ale to, co jest interesujące, ale nie każdy zwraca na to uwagę, to formuły finansowania. Spójrzmy na ten temat od strony biznesowej i finansowej. Tak, to rzeczywiście jest zagadnienie, które jest tyleż interesujące, co bardzo często powierzchownie traktowane. Centralny port komunikacyjny, ponieważ składa się na niego wiele inwestycji o różnym rodzaju, różnego rodzaju, niektóre nastawione na zysk, inne nastawione na korzyści ogólnogospodarcze, nie może zostać sfinansowany w jednorodny sposób. Tutaj jeśli patrzymy na cały program Centralnego Portu Komunikacyjnego jako na pewną całość, to już na pierwszy rzut oka widać, że należy z niego wyodrębnić inwestycje w sam węzeł, w sam właśnie port Solidarność, który będzie umiejscowiony blisko Warszawy. I to jest przedsięwzięcie, które jest nakierowane na zysk. Ponieważ jest to przedsięwzięcie nakierowane na zysk finansowy, to jedną z opcji, które są rozważane obecnie na poziomie rządu, jest opcja zaangażowania prywatnych inwestorów w realizację węzła CPK, w realizację portu Solidarność. I tutaj oczywiście wchodzą w grę bardzo różne formuły, od formuł partnerstwa publiczno-prywatnego po inne formy współfinansowania należące do szerokiej formuły Project Finance. Jednak program Portu Solidarność to nie tylko budowa samego węzła, samego, jak to zostało powiedziane, serca komunikacyjnego w Polsce, ale również rozbudowa sieci kolejowej, rozbudowa dróg, które będą wieść do tego miejsca i które usprawnią podróże po Polsce, w szczególności podróże koleją. Niekiedy dzięki realizacji systemu, który zakładamy, będziemy podróżować dwukrotnie szybciej koleją niż to jest obecnie. I w tym zakresie mówimy o finansowaniu, które musi uwzględnić fakt, że inwestycje w infrastrukturę kolejową, drogową w Europie się nie zwracają. Nie zwracają się z tego takiego brutalnego, bilansowego punktu widzenia, który jest przykładany do inwestycji prywatnych. Natomiast oczywiście przynoszą istotne korzyści gospodarce, opłacają się rozbudowa sieci kolejowej, rozbudowa sieci drogowej, opłaca się gospodarce pojmowanej jako całość. Te inwestycje wracają do nas w podatkach, wracają do nas w zwiększonym obrocie gospodarczym, ponieważ z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia innowacyjności opłacalne jest dla gospodarki, aby ludzie podróżowali. Mobilność obywateli przekłada się na wzrost PKB, przekłada się na dochody budżetowe. I w tym zakresie rozbudowa sieci kolejowej idzie dokładnie w tym kierunku, co do którego wszystkie kraje Unii Europejskiej zgadzają się na poziomie instytucji unijnych. I tutaj warto jest podkreślić, że rozbudowa właśnie sieci, wspieranie kolei jest nie tylko dobre z ekologicznego punktu widzenia, ale jest dobre również z punktu widzenia ekonomii, a w Polsce jest także bardzo istotnie łatwiejsze niż inwestycje w transport samochodowy. Jesteśmy krajem nizinnym, rozbudowa sieci kolejowej jest kierunkiem, do którego dążymy i w tym zakresie należy liczyć na istotny element współfinansowania unijnego. Pierwsze kroki w tym kierunku już się zadziały. Centralny Port Komunikacyjny został wpisany na listę inwestycji objętych unijnym instrumentem Connecting Europe Facility, czyli został wpisany do tak zwanych korytarzy CEF-owskich. Gdy mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, to warto właśnie zwrócić uwagę na to, że nie mówimy tylko o lotnisku, tylko że to jest cały szereg kolejnych inwestycji. Skupiliśmy się tutaj teraz na węźle komunikacyjnym, więc może przez moment jeszcze przy nim zostańmy, bo budowa tej infrastruktury, no to są lata i to są duże pieniądze. Mówi się też o tym, że w ostatnich latach zbyt wiele
kilometrów torów nie wybudowaliśmy. Zdaje się, że kilkadziesiąt, a teraz będzie potrzeba ich dużo więcej. W jaki sposób i w jakim czasie będzie to realizowane? Znaczy, w tym zakresie trzeba zwrócić uwagę na następujący fakt. Rzeczywiście staramy się nadgonić pewne zapóźnienia, które kolej w Polsce, których doświadcza kolej w Polsce. I rzeczywiście większe doświadczenie jako kraj mamy w likwidowaniu tras kolejowych niż ich w rozbudowie. Tak rzeczywiście jest, ponieważ od 1989 roku zrozebrane zostało przeszło 5000 km tras kolejowych, wybudowano kilkadziesiąt kilometrów nowych tras. Natomiast warto zauważyć, że inwestycje w modernizację sieci kolejowej powoli się kończą, to znaczy już poziom tras kolejowych jest na tyle zadowalający, że należy przejść do kolejnego etapu, to znaczy rozbudowy sieci. Dodam jeszcze, że z punktu widzenia pasażera rozbudowa sieci kolejowej jest znacznie mniej uciążliwa i z punktu widzenia organizacyjnego rozbudowa sieci kolejowej jest znacznie prostsza niż remont funkcjonujących tras. Nie wiąże się to z wyłączeniami tras z ruchu pociągów, innymi słowy nie wiąże się z opóźnieniami, z wszystkimi uciążliwościami, które nieodłącznie wiążą się z remontem istniejących tras. Tak więc dla pasażerów jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ stosunkowo niskim kosztem, jeśli chodzi o komfort podróży, w przeciągu 10 lat uzyskają możliwość znacznie szybszych, znacznie wygodniejszych podróży po Polsce. Jednocześnie jest to olbrzymi impuls dla gospodarki, dlatego że gdy mówimy o rozbudowie nowych tras kolejowych, to jako gospodarka potrzebujemy nowych pociągów, które będą po tych trasach się poruszać. Te nowe pociągi to już wedle analiz, które przeprowadziliśmy, nie mniej niż 130 nowych składów. To liczby, które uzasadniają w spółkach produkujących tabor kolejowy poczynienie innowacyjnych inwestycji, tak aby tabor był produkowany w sposób maksymalnie efektywny i maksymalnie nowoczesny. Tak więc Centralny Port Komunikacyjny oddziałuje nie tylko na pasażerów, ale oddziałuje na całą gospodarkę. Bardzo ważne jest też to, kto stoi na czele spółki. Jacek Bartosiak został powołany na stanowisko prezesa. Czy w kilku zdaniach możemy przybliżyć dlaczego? Oczywiście. Przede wszystkim Jacek Bartosiak brał udział w pracach zespołu doradczego i w bardzo istotnym zakresie wpłynął na wizję i misję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tą wizję, która została przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie zeszłego roku i tą wizję, którą premier Mateusz Morawiecki uznał za najistotniejszy punkt strategii rozwoju transportu w Rzeczpospolitej. Drugi równie ważny element to jest powszechnie znane doświadczenie Jacka Bartosiaka w kwestiach geopolitycznych i geostrategicznych. To jest jeden z najlepszych ekspertów w Polsce, którego analizy są czytane nie tylko w Polsce, spotykają się z uznaniem wykraczającym poza granice Polski, tak jak i sam projekt wykracza poza granice Rzeczpospolitej swoim wpływem. Trzecia rzecz to wreszcie doświadczenie zawodowe pana Jacka Bartosiaka. Jacek Bartosiak jest partnerem zarządzającym kancelarii obsługującej największe procesy inwestycyjne w Rzeczpospolitej i jestem przekonany, że to zgromadzone doświadczenie prawnicze będzie mógł z powodzeniem wykorzystać również przy realizacji programu CPK. A czy to jest jawna informacja, czy możemy powiedzieć, na jaki czas został zatrudniony? Myślę, że koniec misji prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego zbiega się ze startem pierwszego samolotu z tego portu, czyli z dniem 31 października 2027 roku. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.